Rolnik szuka żony TVP uważa za program misyjny, w którym łączy ludzi, którzy normalnie nie mieliby szans się spotkać. Tworzy związki, powstają nowi Polacy itd. Rolnicy są zawsze w różnym wieku, chociaż przeważnie ci najmłodsi i najstarsi nie znajdują żadnej miłości w programie. W tym roku produkcja, chcąc zwiększyć swoje osiągnięcia, postawiła na tych średnich, nie za młodych, ale też nie starych pryków. Poza Waldemarem, który zresztą już zrezygnował, żaden nie ma dzieci i nie był żonaty. Do tej pory największe matrymonialne sukcesy odniosła ta właśnie grupa. Sympatię widzów z odcinka na odcinek zyskuje w tej serii Sławek Strażak, 35-letni gospodarz, który jest także strażakiem i pszczelarzem. Choć Sławek w początkowych odcinkach rokował na dziwaka, bo był bardzo powściągliwy i pierwsze spotkania z nim wyglądały dosyć ciężko, to z odcinka na odcinek rolnik rozkręca się coraz bardziej. Okazało się, że za powściągliwością Sławka stoi smutna historia, która z pewnością ukształtowała jego stosunek do kobiet. Rolnik kilka lat temu planował ślub ze swoją narzeczoną, w której był podobno bardzo zakochany. Był podobno już garnitur i suknia, była sala weselna. I nagle po 2 latach narzeczeństwa dziewczyna uciekła, zostawiając strażaka prawie przed ołtarzem, jak to bywa w tych amerykańskich filmach o uciekających pannach młodych. Sławek podobno bardzo to przeżył. Nic więc dziwnego, że rolnik jest ostrożny i powściągliwy w okazywaniu uczuć.